Drugą podgrupą systemów przeponowych są systemy glikolowe. Czym się one charakteryzują? Charakteryzują się tym, że wymiana energetyczna nie zachodzi na między gruntem a powietrzem oddzielonych przeponą, ale między glikolem a powietrzem, a wcześniej między glikolem a gruntem. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że powietrze w takim gruntowym wymienniku ciepła czerpiemy wyłącznie ze ściany. Nie. Powietrze nie dostaje się nam pod ziemię. A więc powietrze, zastane przez ścianę, spotyka na swej drodze wymiennik lamelowy typu woda-powietrze. Jest to wymiennik bardzo podobny do chłodnicy samochodowej, w którym mamy szereg rurek, w których będzie płynąć glikol. I dalej. Co z tym glikolem? Mamy tutaj układ pompowy, gdzie mamy Pompę, która będzie nam zasilać i zmuszać glikol, żeby krążył w swoim obiegu. Mamy tutaj również manometry i naczynie wzbiorcze, wiszące sobie naczynie wzbiorcze po to, żeby kompensować zmianę objętości glikolu w całym układzie. Naczynie wzbiorcze pełni dokładnie tę samą rolę co w układach centralnego ogrzewania. I co dalej? Wężownica z glikolem jest zakąpana w gruncie i wchodzi nam do tej nagrzewnicy. Jak to działa? Układ pompowy połączony z naczyniem zbiorczym generuje przepływ glikolu przez wężownicę, którą mamy zakopaną w gruncie. Jeśli chodzi o dobór długości tej wężownicy, to za chwilę. Wymiana energetyczna zachodzi właśnie między glikolem a gruntem, w którym rurka jest z tym glikolem zakopana. Drugi koniec tej, tej linii podłączamy właśnie do tej nagrzewnicy. Do której doprowadzamy lub odprowadzamy energię z gruntu za pośrednictwem właśnie tego glikolu. Sytuacja, kiedy mamy aurę zimową, powiedzmy minus 15 stopni, minus 10, dawno nie mieliśmy takich niskich temperatur. Wpada nam tutaj powietrze o temperaturze minus 10 stopni, a nagrzewnica ma wartość temperatury, powiedzmy około 8 stopni Celsjusza ale na plusie, z racji tego, że o takiej temperaturze mamy grunt i ten grunt ogrzał nam glikol, który właśnie w nim krąży, do wartości tej temperatury konsekwencja tego jest taka, że zasilamy tutaj minus 10, tutaj mamy 8 na wyjściu nam wychodzi powiedzmy plus 5 stopni Celsjusza jeśli chodzi o dane projektowe i, i wartości tabelaryczne, które pozwolą Wam dobrać konkretną długość wężownicy do waszych zapotrzebowań. Pozwolę sobie spojrzeć w moje notatki. Jeśli chodzi o średnią wydajność mocową gruntu, to yy, dobrej jakości grunt z punktu widzenia energetycznego, czytaj na przykład grunty ilaste, yy, dobrze nawodnione, są w stanie oddać 30, powiedzmy do 40 watów z metra kwadratowego. Są to wartości takie same i używane również do projektowania gruntowych pomp ciepła. Dobrze wydajny grunt jest w stanie oddać 30 do 40 W z metra kwadratowego, tym bardziej grunt nawilżony, który jest w stanie oddać więcej, nawet do 50 W z metra kwadratowego. Mając te wartości, przejdźmy teraz do wężownicy. Wężownice glikolowe zalecamy układać co najmniej z, metrowym, z metrową odległością między sobą. Czyta, jeśli układamy sobie na przykład tego typu układ, to sugeruję, aby tutaj między tymi kolejnymi, kolejnymi ścieżkami przejściowymi, był przynajmniej jeden metr odległości. Co to oznacza? Oznacza to, że na każdy jeden metr długości rurki, którą mamy zakopaną, przypada jeden metr kwadratowy. Powierzchni, z jakiej czerpie on energię. Jest to takie fajne, bardzo praktyczne uproszczenie, które mocno ułatwia nam dalsze obliczenia: że na każdy metr rurki przypadnie nam metr kwadratowy powierzchni, z której on czerpie lub do której będzie oddawał energię. Mając te wartości i te wartości wydajności mocowej gruntu, łatwo możemy to dobrać. Powiedzmy, że potrzebujemy 4 kW mocy naszego wymiennika, bazując na tym, że mamy 40 watów, potrzebujemy około 100 metrów bieżących takiej rurki, tak? 100 metrów bieżących pomnożone przez 40 watów da nam 4 kW, zgadza się. Ale jest to wartość przede wszystkim teoretyczna, a dwa, musicie pamiętać, że wąskim gardłem transferu energii w systemach glikolowych nie jest wymiana z gruntem. Ona to zachodzi bardzo sprawnie. Problemem jest przede wszystkim nagrzewnica. Wąskim gardłem jest nagrzewnica. Nie jest ona w stanie wymienić tak dużej ilości energii, jaką jesteście w stanie uzyskać lub oddać do gruntu. Dlaczego? Jeśli spożycie sobie na karty katalogowe tego typu nagrzewnic, to zwróćcie uwagę, że na przykład śred... nagrzewnica o średnicy do prowadzenia... FIT 200 ma wykres swojej sprawności, który idzie w ten sposób. A tutaj mamy różnicę temperatur między czynnikiem jednym, a czynnikiem drugim, czytaj, różnicę temperatur między powietrzem a glikolem. Załóżmy, że glikol ma 8 stopni, powietrze minus 10, mamy różnicę temperatur rzędu 20 stopni. Tutaj wartości mocy tej nagrzewnicy są naprawdę niewielkie i wynoszą na przykład 1,5 kW do 2 kW. Wszyscy podają wartości maksymalne mocy, jaką jest w stanie wymienić nagrzewnica, ale nikt Wam nie powie, że te parametry na przykład 5 czy tam 7 kW mocy tej nagrzewnicy są podane dla parametrów, gdzie różnica temperatur wynosi już 30 albo 50 stopni. Czytaj, żeby uzyskać 5 czy 7 kW mocy z tej nagrzewnicy, powietrze musiałoby mieć na przykład minus 40, Agricol plus 8. I przy konkretnej wartości przepływu, dopiero wtedy, przy takich parametrach, jesteście w stanie uzyskać tę moc, jakiej oczekujecie. Dlatego jeszcze raz Wam zwrócę uwagę, spójrzcie na karty katalogowe, jaką moc podaje Wam producent przy konkretnych parametrach przepływu i konkretnych parametrach. Różnice temperatur dwóch czynników, między którymi zachodzi wymiana energetyczna. Jeśli chodzi o temat nagrzewnic, warto też tutaj wspomnieć o wartościach oporu przepływu. Jak wiecie, lamele w tego typu chłodnicach są naprawdę gęste, i wartości przekroju poprzecznych między tymi lamelami są niewielkie generuje to wyższe opory przepływu i te wyższe opory przepływu na pewno muszą być uwzględnione przy dobieraniu waszej centrali wentylacyjnej. Systemy glikolowe opieramy na rurach z polietylenu. Zwykle nie wybieramy rur o średnicy mniejszej niż 32 mm. Dlaczego? Dlatego że są to dość długie odcinki. Nie rzadko się zdarza, że są to odcinki typu 150-200, a nawet dłuższe odcinki musicie pamiętać, że na tak długich odcinkach, przy niewielkim przekroju poprzecznym tego typu rurki wynikającym właśnie z jej niewielkiej średnicy będziemy generować duże pory przepływu, które będzie musiała pokonać nasza pompa po to, żeby ten glikol zaczął krążyć będzie to generowało dodatkowe zużycie energii przez tego typu pompę dlatego sugeruję wybierać rury minimum średnicy 32 mm, optymalna będzie 40 po to, żeby nie generować oporów przepływu glikolu w tej rurce i nie ponosić kosztów eksploatacji, kosztów, które będzie generować wasza pompa, która będzie musiała ten glikol zmusić do obiegu.